Halo, halo, moje mordeczki, witam Was serdecznie. Od razu na wstępie dziękuję za tak pozytywny odbiór tego ostatniego gajda. No, przechodzi to ludzkie pojęcie. Widzę, że siada Wam ten content w takim, powiedzmy, w takiej formule. Dlatego dzisiaj postanowiłem Wam nagrać kolejny mega, moim zdaniem, wartościowy i ciekawy materiał. Nie gajdowy, tylko taki bardziej informacyjny. Właśnie w formule tych moich masniusów EU. Jest to Q&A, w którym dowiemy się naprawdę sporo rzeczy, nad którymi pracują na chwilę obecną NCSoft z Amazonem, co w najbliższej przyszłości do nas wleci, jak będziemy, w jakiej formie informowani o tych wszystkich zmianach. Sam przyznam szczerze, że gdzieś moim oczom po prostu ta informacja, ten Q&A umknął, dlatego nadrabiamy straty, lecimy z koksem. Myślę, że możemy zaczynać. I tak, na portalu WCCF Tech został dodany taki Q&A, w którym no, pewnie redaktorzy tego portalu zadali kilka pytań tutaj naszym ziomeczkom z Amazonu odnośnie tutaj wielu tak naprawdę ciekawych rzeczy. Na samym początku jest tutaj mowa o genezie, powiedzmy, odciągnięcia się premiery. Tutaj Amazon twierdzi, że podczas współpracy z NCSoftem odciągnęli ten proces, tą naszą premierę, po to, żebyśmy mieli jak najlepsze wrażenia po premierze gry, samej gry. Chwalą się tutaj, fleksują, że został dodany skillspec na te jedynkach tak naprawdę, czyli coś, czego nie było wcześniej, z ograniczonym contentem, tym, który jest dla porównania na tym live serwerze, jak go teraz różnie określają, czyli na Korei. Dodatkowo jeszcze tutaj zostało wspomniane to, o czym mówiłem już wielokrotnie, jeżeli chodzi o Tronę Liberty, że NCSoft, a siłą rzeczy już teraz Amazon, słuchają opinii graczy i bardzo często wdrożają pomysły, które siedzą w ich głowach. W 100% to potwierdzam. Zresztą na Korei już to są liczne przykłady tego, czego nie mieliśmy, a na podstawie tych zgłoszeń graczy, feedbacku, płaczu, żali, zostały zmienione. Były złe rzeczy, jak na przykład nerfy T1, lekkie nerfy T2, ale naprawdę to jest cieniem tej doskonałości, która została, jak tej formy, w której obecnie jest ten live server. No po prostu to jest mistrzostwo świata, a za odpowiedź na te pytania będzie odpowiadał pan Daniel Laufente, Globalization Design Manager w Amazonie naszym. I tutaj jeszcze jest taka informacja, w tym miejscu dokładnie, odnośnie kilku rzeczy. No takie przypomnienie, to wszyscy już wiedzą, że w gierkę zagramy na PC, PS5, Xboxach, Series S i X. Dodatkowo RTX-owcy, powiedzmy, będą mieli wsparcie DLSS-a trójki. No, robi to robotę, bo naprawdę, jeżeli sobie damy, jeszcze grałem na 3060 wcześniej i dałem sobie tam ultra performance, naprawdę gra chodziła płynnie. No, było widać, że te piksele, no, że ta technologia, bo trzecia generacja kart RTX-a ma wsparcie wsteczniejsze, chyba drugi gen, a trzeci gen mają już RTX-y serii 4000. Tak więc, jak jesteście teraz na wymianie karty, to przynajmniej 4000 sobie kupujcie pod TL-a. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Ktoś kiedyś o to pytał w komentarzach i u nas na Discordzie, jeżeli chodzi o GeForce Now, czyli usługę dającą możliwość grania w chmurze, ona będzie dostępna. Tak więc nawet użytkownicy słabszych, powiedzmy, komputerków, jeżeli mają GeForce Now'a, będą sobie mogli cisnąć w TL-a w dobrych, że tak powiem, warunkach. Ok, teraz przechodzimy do tej sekcji już typowo związanej z tym Q&A-em. To co, będziemy sobie robić przerwy. Także lecimy z pierwszym pytaniem. Pozwolę sobie tak już standardowo korzystać z mojego konspektu, który przygotowałem. Pierwsze pytanie jest o feedback, który płynął ze strony graczy biorących udział w beta testach. No i tutaj nadal otrzymaliśmy odpowiedź, że NCSoft jest we ścisłej współpracy z Amazonem, albo Amazon jest w ścisłej tak naprawdę współpracy z NCSoftem, no w sumie o to samo chodzi. I tutaj właśnie jest odnośnik, jak widzicie tutaj, oczywiście standardowo też zapodam linka do tego newsa. Jest hiperłącze, które nas przekieruje do ostatniego newsa, gdzie były opisane te zmiany.
U mnie na kanale jest to masnews.eu4, tak? Tam opisane te wszystkie zmiany z tego newsa, tak już na przełożenie na język polski. No i właśnie tutaj po raz kolejny pojawia się flex dodania skillspecu i tych, powiedzmy, wrażeń odnośnie samej kamery, samego poruszania się naszych postaci, samej fizyki, mechaniki i kontroli, powiedzmy, tego naszego charakteru. Dodatkowo, tutaj jeszcze przypomnę, zostały wszystkie ustawienia, które są w gierce dostępne, są zoptymalizowane na podstawie feedbacku płynącego właśnie czy to ze słów, czy z tekstu graczy. I teraz, jak sobie mamy ustawienia default, to one według jakieś tam, powiedzmy, ich zdania i zdania community są najbardziej użyteczne, najbardziej takie uniwersalne, najbardziej elastyczne do gry. Ok, drugie pytanie. Tutaj jest drugie pytanie, chyba tam była szybka odpowiedź. Tak, czy będzie jakieś info na temat zawartości? Nie wiem, kiedy ten odcinek wydam, tak naprawdę, bo nie chcę też dzień po dniu was atakować tymi materiałami. Może to będzie środa, czyli w sumie na dzień dzisiejszy mamy 16.03.24. Czekamy na dropy z Twitcha. Ale ma się pojawić informacja od Amazonu odnośnie różnic, które będą pomiędzy tym, co gracze tutaj, którzy nie grali na Korei, ale grali w beta testach, jakie te zmiany po prostu będą względem wersji tej już launcherskiej, czyli tej, czy to będzie Early Access, czy Full Launch, to już nie ma znaczenia, ale jaki kształt tej gry otrzymamy. Dalej, pytanko o roadmap. Czy będziemy je otrzymywać? Tutaj według zapewnień będzie to głównym, takim najbardziej namacalnym, najbardziej podstawowym narzędziem do informowania nas graczy. Właśnie będzie nim roadmap. W mojej ocenie jest to mega fajna rzecz, byleby tylko terminowość grała, bo co z tego, że mam piękny obrazek z jakimiś tam ilustracjami tego, co zostanie w najbliższym czasie wprowadzone, bo tutaj Amazon zobligował się do generowania tworzenia takich infografik, takich roadmapów raz na kwartał. Raz na kwartał będziemy otrzymywali informacje odnośnie tego, co zostanie wrzucone do właśnie naszego TL-a, jeżeli chodzi o global. No pytanie, czy się to utrzyma, czy będą jakieś pewnie, no będą pewnie poślizgi, no ale tak może być. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz, bym zapomniał tutaj dodać do tego pytania, że pierwszy roadmap ma wlecieć na nasze twarze podczas trwania Early Accessu, czyli pomiędzy godziną 19, 26 września, a godziną 19, 1 października. Także trzymamy kciuki i będziemy patrzeć, co tam jest. Chociaż tutaj już dalej właśnie w tych newsach, w tych Q&A będzie coś powiedziane. Tutaj bardzo ważne pytanie. Ja może to będę zaznaczał, żeby to było bardziej takie, powiedzmy, widoczne, o czym w ogóle, o jakim zakresie tutaj rozmawiamy. I tutaj padło pytanie o przybliżenie wersji globalnej do wersji koreańskiej. Amazon tutaj, ten dyrektorek odpowiada, że będzie to uzależnione tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. Czyli od tego, w jakim tempie, powiedzmy, będziemy ogrywać content, jak społeczeństwo szybko będą się ubierać i będą pisać, płakać, narzekać, żalić się, wysyłać jakieś anonimy, że jest po prostu już słabo, że content jest ograny, że nie ma co tak naprawdę nowego robić i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no, myślę, że to nie. Pytanie, jak to będzie szybko, powiedzmy, wdrożone. Według zapewnień ma być to właśnie migiem. Także no, możemy się już spodziewać pewnie na przyszłych miesiącach, powiedzmy, może dwóch, maksymalnie trzech, gdzieś na pewno przed okresem świątecznym wleci już coś nowego. Także fajna sprawa. No bo nadal tutaj fleksują się, jeżeli chodzi o ten skillspec, że ma być pewnie jeszcze jedna taka enigmatyczna tutaj jest informacja, ale tajemnica jest to owiane, co dostaniemy. W moim odczuciu może być to system run, ale tutaj pewności nie mam. Zobaczymy niebawem. Miejmy nadzieję, że w tym newsie właśnie, o którym mówiłem przed chwilą, dotyczącym różnic pomiędzy close beta testami, ogólnie tymi beta testami, a już tym releasem. Kolejne pytanie tyczyło się wdrożenia do gierki, wrzucenia nowej broni. Jak część z was wie, Spear, czyli ta nowa broń, miała być dorzucona do wersji koreańskiej gdzieś około lipca. Do chwili obecnej mamy już końcówkę września, tej broni nie ma. Ogólnie cały ten CE, który został dodany, Talandra, level capy, nowe field bossy, zresztą o tym później pogadamy, miało obsługę około miesięczną, ponad miesięczną. I tak wszystko to, co zaplanowane, nie zostało niestety wrzucone. Tutaj jest tak ta informacja, tutaj powiedzmy
skonstruowana ta odpowiedź, że jest plan na kolejne bronie. Czyli już teraz mamy do dyspozycji całą masę broni, całe jeszcze większe ilości różnych kompilacji. W różny sposób możemy sobie to łączyć, w różny sposób możemy sobie to tasować. Jak dojdzie jeszcze jedna, dwie, pięć broni, no to naprawdę no z tej gry będzie sztos, już jest sztos, a będzie to po prostu gra marzeń i gra życia dla wielu gamerów spoconych. Aż tutaj ziomek został zapytany o, tutaj tak dziwnie, no Substance Transformation. Jest to system, który polega na pozbywaniu się, przerabianiu rzeczy gorszego przedmiotów, składników gorszego grade'u i dzięki temu mamy jakąś tam mikroszansę, no to są mikroszanse, na naprawdę sztosowy jakiś przedmiot. Ja padłem ofiarą szczęścia, właśnie RNG mi sprzyjało i otrzymałem Moonlighta, czyli najlepszy tak naprawdę łuk T2. Szybko to wpadło, no tak po prostu z przypadku to zrobiłem, miałem jakieś tam dziadostwo, kończyłem się miejsce w inventory, miejsce w storage'u, poklikałem, wrzuciłem. To, czy to zostanie wdrożone, czy nie, nie otrzymamy tej informacji w tym Q&A, ale mamy otrzymać ją właśnie w tym newsie. Po raz kolejny do niego tutaj wracamy, ale ten news będzie naprawdę przełomowy, jak tylko się pojawi, na 100% go obgadam. To pytanie jest dla mnie ciekawe, bo nie do końca rozumiem, o co chodzi w cross-progresji poprzez across platform. Chyba chodzi o możliwość kooperacji pomiędzy graczami z różnych serwerów i różnych platform. Bo tak jak wiecie, mamy teraz serwery dedykowane tylko i wyłącznie PS5 i one nie mogą korzystać z usług matchmakingu i innych. I też były takie plany wrzucenia walki o Bundstone i Riftstone, czyli te takie middle scale PvP dedykowane Gilliam Alliance'om, takie napady na poszczególne strefy w celu ich przejęcia i eliminacji tam tych śmietników. I może chodzi o to, bo był plan, żeby te gildie mogły, powiedzmy, aplikować o walkę o to terytorium pomiędzy serwerami. To już weszło na Korei, tak więc właśnie te gildie mogą aplikować o to, żeby walczyć o dany region, niekoniecznie będąc na danym serwerze. Ciekawa sprawa, no tutaj na chwilę obecną Amazon się tak z dystansem, podchodzi do tego z dystansem, nie mówi, mówi nie tak naprawdę, ale rozumieją, że to jest duże udogodnienie dla gildii, dla aliansów, dla graczy, którzy się znają w życiu na przykład prywatnym, czy ogólnie z innych gierek przeszli, a grali razem wcześniej, a są na różnych serwerach, albo różnych platformach, tak więc to pewnie będzie za jakiś czas już dodane. Co do kolejnego pytania odnośnie botów, to trochę chylę czoła, bo to jest temat tabu dla naprawdę wielu producentów, wielu wydawców. Jak dobrze wiemy, problem boterskiego ścierwa na Korei był po prostu plagą egipską, ale został po, powiedzmy, kilku do dwóch, około dwóch miesiącach po prostu usunięty, zneutralizowany. Boty obecnie na Korei występują jakieś naprawdę, to są takie przypadki, po chwili tak naprawdę znikają. NCSoft jakiś tam, powiedzmy, algorytm opracował i w chwili obecnej Amazon zapewnia nas, że problemu takiego nie będzie. Dodatkowo wejdzie pewnego rodzaju Pegasus, taki powiedzmy tutaj europejski, jeszcze globalny w sumie, ze strony Amazona. Będzie infiltracja aktywności na Action House'ie. Tutaj fleksują się strasznie, że nie zdradzają szczegółów, czy to dobrze, czy niedobrze, ciężko powiedzieć, ale pracują nad algorytmem, który będzie wychwytywał oszustów na Action House'ie, no bo gracze, którzy grają, wiedzą, że tam można naprawdę poprzez kupno-sprzedaż samą, bez farmy, również zarobić chore pieniądze, tylko musimy znać po prostu wartości danych przedmiotów, możemy je wykupować taniej, odsprzedawać drożej, bo są takie, nawet na przykład trade'y, niektóre są, sam zarobiłem dobre pieniążki na tym. No to nie jest to niesprawiedliwe w sytuacji, jeżeli obsługuje to gracz, ale są na pewno boty, które z automatu śledzą Action House'a, skupują tanio, powiedzmy, jakieś przedmioty i za chwilę od razu automatycznie je wystawiają. No to jest dziadostwo ostateczne. Właśnie Amazon pracuje nad nowym algorytmem, nowym rozwiązaniem. Będzie on pewnie działał na podstawie naszych zachowań behawioralnych graczy. Czyli coś takiego, że przykładowo w jakim tempie dany gracz coś wystawia, ile zajmuje mu wpisywanie wartości, powiedzmy, sprzedażowych i tak dalej. Nawet usługi banków niektóre to oferują, a to nie będziemy mówić o innych, że tak powiem,
innych, że tak powiem, zakresach naszego życia. I jedna rzecz tutaj taka, miejmy nadzieję, że tak będzie, że Amazon będzie żelazną ręką traktował graczy, którzy naruszają politykę gry w zakresie różnych właśnie botów, aplikacji wspomagających, jakichś powiedzmy autoklikerów, innych dziwnych rzeczy, algorytmów, którzy gracze tak naprawdę mogą sobie wytworzyć na oprogramowaniu do myszy, klawiatury, jakimś zewnętrznym i tak dalej. Nie będzie dla nich pobłażania, mają być pali na stosach, rozczłonkowani, no zobaczymy, no po owocach i poznacie, więc niedługo się przekonamy, ale dobrze, że ten temat jest poruszany, bo tak jak mówiłem tutaj na Korei, to mieliśmy taki zalew tego syfu, że nawet potrafiło na mojej starej grafie przyciąć mi kurde grę, bo takie hordy tego ścierwa tam latały. No dobrze, tu są takie emocje niepotrzebne, więc lecimy do kolejnego pytanka. Pytanie numer 10 skierowane jest do mechaniki, do systemu milestone'ów, czyli odblokowywania kontentu po prostu poprzez czas, poprzez wykonywanie przez graczy określonych rzeczy w świecie Solizium. W ostatnim już informowałem was, że ten czas będzie wydłużony i tak ma być, ale będzie skrócony względem podobnego okresu czasu w Korei, gdzie rozpoczęła po prostu wtedy byt gierka. Było niesamowicie długo, pamiętam, na kolejne rzeczy, na kolejne etapy, kolejne eventy, kolejne bossy czekaliśmy naprawdę długo. Teraz na Korei jest inaczej, jest to w miarę powiedzmy tak optymalnie, nie jest za długo, nie za krótko, jest czas, żeby sobie wszystko ograć, popróbować i tak dalej. Tak więc jeżeli chodzi o milestone'y, będzie optymalizacja w tym zakresie, nie będziemy ani za długo, ani za krótko czekać. Każdy będzie miał czas na to, żeby sobie tam ograć ten zakres, który milestone odblokuje. Odpowiedź na kolejne 11 pytanie zadowoli na pewno spoceńców kontentu PvP. Zostanie on w najbliższym czasie rozbudowany, szczegóły mamy poznać już niebawem w postaci m.in. pewnie roadmapu, zresztą tak jest tutaj napisane. Ogólnie NCSoft z Amazonem flexuje się, że TL po prostu oferuje bardzo dużo kontentu. Zarówno dla graczy PvE, jak i dla graczy PvP jest tego naprawdę tego jest sporo. Tego jest sporo do grania. Zresztą sami zobaczycie, jakby zaczniecie już tak na poważnie grać powiedzmy w TL-a, że doba jest za krótka, przynajmniej o kolejne 24 godziny, żeby wszystko w tych początkowych przynajmniej fazach gry, rozpoczęciu gry, żeby to wszystko ogarnąć, pospinać, bo sami będziecie narzekać za jakiś czas, że jest za dużo. Tylko no pamiętajcie tutaj taki apel do was, no nie... Nie czujcie presji, grajcie po swojemu, bo jak będziecie chcieli coś robić na siłę, to wcześniej czy później się wypalicie i rzucicie to w cholerę. A ta gra jest warta tego, żeby na spokojnie sobie grać, bez jakiejś spiny, po prostu się nią cieszyć. W kolejnej odpowiedzi 12, tutaj jest prostowanie zawartości Q&A dostępnego na oficjalnej stronie Amazonu. Zostało tam napisane, że ludzki, które będziemy pozyskiwać poprzez sprzedaż na Action House, będą blokowane. One nie będą blokowane, one będą lokowane po prostu. Na nich będzie okres karencji, czyli jak zdobędziemy te lucenty, powiedzmy przykładowo 1000, to nie będziemy mogli z tych 1000 pozyskanych z Action House ludzków od razu kupić czegoś na Action House, ale będziemy mogli w pełni dysponować nimi, jeżeli chodzi o AS. Jest to proces, o którym również Amazon się za bardzo nie rozwodzi, nie podaje szczegółów, bo ma być to taka antytarcza, powiedzmy, boterska, która ma wyeliminować wszystkie negatywne, powiedzmy, doznania, wszystkie nieuczciwości, do których może dochodzić na Action House. Także ten okres karencji jest na chwilę obecną jeszcze nieokreślony, ile on będzie trwał, jaką wartość będą zabezpieczać tych naszych środków. Kurczę, to praktycznie jak blokada komornicza. No ale tak będzie. Może to nie jest złe wyjście. Czas pokaże. No, czas pokaże. Teraz kolejna bardzo ciekawa informacja. Odpowiedź jest taka powiedzmy połowicznie satysfakcjonująca. Tutaj redaktor zapytał o to, czy Amazon ma zielone światło dla powiedzmy community swojego na opracowywanie, dodawanie do gry modów w ramach powiedzmy pewnie tych add-onów, czy sami oni planują dodanie DPS metera.
No to jest takie troszeczkę, jeżeli chodzi o tą odpowiedź, no dziwne dla mnie, bo tutaj piszą, że nie chcą, żeby dochodziło do toksyczności w tej grze, jakby jej było za mało, notabene. Ale no, dlaczego toksyczność? Jeżeli widzę, mam ekipę, idziemy na przykład z randomami, już powiem, no dobra, idziemy z randomami i widzimy, że wszyscy robią przykładowo po 10 tysięcy dipsa, a chłop, co jest słabo ubrany, ma 2000 dipsa, no to dlaczego my nie mamy prawa go po prostu wyrzucić z tego party, dlatego że zaniża średnią, spowalnia nas nasz progres, a w niektórych takich szczególnych przykładach, momentach, na przykład jak dla progresu, no uniemożliwi nam pokonanie w ogóle bossa, na którym się progresuje. Moim zdaniem DPS meter powinien być już dawno w gierce, nawet przez samych autorów gry. Bardzo dużo gier to oferuje, jakoś ludzie w nie grają, także to jest takie troszeczkę dla mnie niezrozumiałe, ale noobów no trzeba wyrzucać. Jeżeli ktoś nie umie się zbudować, no to to też jest rozwijające tak naprawdę taki kick, bo jeżeli ktoś jest drugi, jeden, drugi, trzeci raz wyrzucany z party, no może po prostu się zdrażnić, zaprzestać gry, ale w drugą stronę może pójść i zacznie czytać, samokształcić się, powiedzmy, jakkolwiek by to, kurczę, sekciarsko nie brzmiało, ale będzie dążył do tego, żeby coś poprawić. Zresztą tak samo nawet te koty, oni dokładnie też próbują, testują na tych kukłach, ale to jest ograniczone, bo my nie wiemy. Widzimy jakąś tam buła, że siada za 5 dych, ale no to jest buła raz na jakiś czas i dobrze byłoby wiedzieć, jaka jest średnia depsu przykładowo w minutę. Szczególnie jaki generujemy dips po całej rotacji. Tak więc tutaj mam nadzieję, że ten zakres, że addony plus przynajmniej ten DPS meter, że to wleci lada dzień. No, bądźmy dobrej myśli. Tutaj kolejna rzecz, na którą zwrócił uwagę pytający, czyli o to, że ogólnie gracze inni niż, powiedzmy, skośni, tak, no nie żebym był rasistą, tylko po prostu tak się ich tutaj ogólnie w gierkach określa zawsze, Kitajce czy jakoś tak. Oni są zawsze mega spoceni na PvP, po prostu to, co tam się dzieje w tych grach, to jest po prostu rzeźnia. Ale gracze właśnie im bardziej na zachód, im dalej na zachód, a Europa nasza to już jest w ogóle taką kolebką takich hermetycznych, powiedzmy, kolebką delikatności niesamowitej w grach. I zawsze większość graczy tutaj naszych europejskich się, powiedzmy, odczepia, absorbuje, próbuje po prostu jak najdalej być od tego PvP. Dlatego padło to pytanie, co dalej będzie, jeżeli chodzi o PvE. I tutaj słusznie Amazon zaznaczył, że już teraz jest mega dużo aktywności. Ja sobie tutaj nawet to zapisałem, o co chodzi, że to chodzi o dodawanie, powiedzmy, regularne przez NCSoft na live serwerze, czy na tych Koreańcach, dodali te jedynki. No, na początku weszła ta jedynka, później te dwójka, następnie teraz są te trójki. Wszedł tak samo Co-op Challenge, mamy Gate of Infinity, mamy, kurczę, teraz te live skille, typu właśnie ten Cooking, Fishing i Ekspedycja Amitoi. Mamy eventy dynamiczne, teraz mamy eventy kooperacyjne dynamiczne, mamy eventy różne inne, które polegają na wykonaniu poszczególnych rzeczy, takie te sezonówki znane wam na pewno z innych gierek. No tutaj jest tego dużo tak naprawdę, ale i tak Amazon zapewnia, że w dalszej fazie gry będą one nadal rozwijać zarówno content PvP, jak i właśnie ten wspomniany content PvE, więc no tym się nie mamy co martwić, zresztą ja to no nie będę tutaj dawał sobie ręki uciąć, ale jestem przekonany, że na pewno w dalszym ciągu ta gra będzie się mega prężnie rozwijać. Jak takie tempo będzie zachowane, jak jest teraz, czyli przez te 10 miesięcy, no to będziemy narzekać, że jest za dużo. W innych grach nie ma takich update'ów. Tutaj update potrafi ważyć 5 giga i jak wszedłeś do gry, to po prostu nie było wiadomo, o co chodzi. Kurczę, człowiek się jarał, patrzył, czytał patchnoty, analizował, dyskutowaliśmy na live'ach, dyskutowaliśmy tutaj wewnątrz naszego disco, właśnie w gildii. Po prostu to, co oni dodawali przez ten okres czasu, to no, to jest coś wspaniałego. No coś wspaniałego, tak? Więc ja tutaj też się nie boję. Tak, Amazon, będzie dobrze. Tutaj takie śmieszne, powiedzmy, zapytanko odnośnie tego, czy kolejne CE, czy ten Content Expansion, czyli na polski rozszerzenie zawartości, czy będzie płatne. No, obawia się chłop pewnie, że pójdą drogą New Worlda, że za mounta, czy jakieś inne drobnostki będziemy musieli sypać po 50 euro, czy jakieś tam inne, powiedzmy, wartości. Ale no, mamy tutaj zapewnienie, że takiego czegoś nie będzie. Na chwilę obecną Amazon jest w pełni sfokusowany na premierze. Zwrócili właśnie uwagę, że czekają nas tak samo na globalu bardzo duże rozszerzenia. Tutaj jest właśnie wspomniana Telandra,
czyli ta nowa strefa, która została dodana nie tak dawno, gdzieś około miesiąca chyba temu. No mogę się mylić, ale gdzieś no, około miesiąca temu został poniesiony level cap, nowe dungi, nowe eventy dynamiczne, nowa w ogóle ich forma tych eventów dynamicznych, nowe public dungi, przepiękne, cudowne, ogromne, mega przyjemnie się czerpie przyjemność właśnie z ogrywania, z takiej typowej, czystej grinderki. To jest coś, czego te gry obecne tego no, nie oferują. I tam też, żeby zejść z tych 20 tysięcy punktów, które są na kapie, nawet w dużym party, potrzebujemy kupę czasu. To nie jest tak, że naprawdę wejdziemy sobie, żeby te 20 tysięcy spalić i to będzie, nie, 20 minut. To jest około godzina do półtorej. I tak naprawdę we wczesnej fazie będziemy się tam pocić, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy, będziemy stać, bić głową w klawiaturę i wszystko będzie się tam kładło. Tylko te moby stunują, firują, rzucają doty. Trzeba to mieć, tank musi to mieć na klacie. Killer musi leczyć, depsi muszą to wszystko ścielić. To nie jest takie hop-siup, cały czas się te moby, tam jest niesamowicie szybki respawn. Także tam w tych nowych public dungach to jest po prostu rzeźnia. Także już was tutaj nastawiam na to, żebyście zmienili swój sposób myślenia odnośnie Tiela, że to nie jest taka gra dla niedzielnego gracza, który tam wejdzie na pół godziny i myśli i będzie kotem, tylko tutaj taki gracz będzie płakał, i on się od tej gry odbije jak kurczę ping-pong. No tutaj naprawdę to jest taki semi-hardcore ta gra. Jak ktoś tego nie wie, no to właśnie w tym miejscu warto tutaj sobie wziąć na to poprawki. I już taka ostateczna, powiedzmy tutaj, ostatnie pytanie to 16, przepraszam, myślałem, że 17, to 16, no to tam jeden w tą, to no, może zrobić różnicę zawsze. Pytanie, bo tutaj nawet gadaliśmy na Discordzie o tym z naszymi waflami, że jest lipa, bo na przykład gracze typowo, no, którzy mają konto założone w PS Store polskie, czy na Amazonie nawet, jeżeli mamy Amazon na adres polski, mamy pewne ograniczenia i tak na przykład ziomki tutaj z PS5 trochę są zdegustowani tym, bo niestety musieliśmy ich zastąpić innymi ziomkami, bo nie mogą kupić, jeżeli mają konto na regionie jako Polska, nie mogą kupić Early Accessu. No, to jest takie troszeczkę niesamowite uniedogodnienie. Nie wiem, dlaczego to nie zostało naprawione dużo wcześniej, nawet już kurczę w chwili, kiedy dodali tak naprawdę do storów te, powiedzmy, Early Packi, te Thunder Packi, to już na tym poziomie to powinno być ogarnięte. No niby nas tutaj zapewnia Amazon, że wiedzą, że pracują nad tym, żeby po prostu ten problem rozwiązać jak najszybciej, no ale no nie mamy czasu. No dzisiaj ja tak nagrywam i mówiłem wam, jest 24, jutro jest 25 i w czwartek lecimy z tematem i te ziomki będą musieli wyskakiwać na full lunchu, gdzie tak naprawdę już większość polskich gildii jest pochytana po brzegi, już tam nawet listy rezerwowe są zapodane, tak więc no miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że to nastąpi lada moment. No myślę, że kurczę, już tą kwestię w pełni omówiliśmy, tego newsika. Tutaj sobie tylko szybko przełączę na te moje tutaj pogadanki. O, niecie tam, dobra. No takie podsumowanie standardowe, no powiem wam, że naprawdę, no nie, przeoczyłem tą informację, nie wiem jak to się stało, nie mam pojęcia, ale no jestem pełen podziwu, zachwytu do tego wszystkiego, jak podchodzi Amazon. No boję się o start gry, bo tutaj na pewno będzie ciepło. Miejmy głęboką nadzieję, chociaż pewnie taką no, zgubną nadzieję, że podczas uruchomienia tych serwerów na Early Accessie, a już o full launchu nawet nie mówię, że da się jakoś do tej gry wejść, że nie będziemy musieli od 19 do 2 w nocy czekać, żeby móc wejść do gry i być w plecy z innymi graczami, bo w ciągu tych kurczę 6, 7, 8 godzin to już na miękko, kurczę, to już 50, już dawno będziemy na 50, już wszystkie tokeny się wyda w tym czasie. I tak więc, no, ale ogólnie tak, już pomijając te problemy techniczne, no ogólnie myślę, że naprawdę ta gra się będzie fajnie rozwijała. Bardzo mnie cieszy to właśnie, że do tej wczesnej fazy TL-a, czyli tego zakresu T1 powiedzmy, zostały zaimplementowane zmiany, przynajmniej te, o której wiemy, ten skill spec, bo gdybyśmy dostali taką samą goliznę, jak startowała na Korei, no to nie zrobiłaby ta gra wrażenia na graczach aż takiego. Na mnie zrobiła potężne, no ale ja jestem może odmieńcem. Po prostu ten typ, tak, uwielbiam MMOsy, tym bardziej RPG. Jeszcze tak piękne, zoptymalizowane, ale to już mówiłem o tym, te ochich, ach, to już non stop powtarzam. Ale super, że chcą jednak coś zmienić. Jestem też w sumie przekonany, że jak nie dostaniemy od razu, to runy, system run też wleci w mgnieniu oka. No ale no super, ja się cieszę, plus jeszcze te sezonowe, bo teraz wjeżdża event halloweenowy na
live serwerze, więc pewnie i nas to dosięgnie, bo październik, no końcówka października, Halloween już coraz bliżej, więc te eventy, tu też tak troszeczkę nakreślę, te eventy sezonowe typu Boże Narodzenie, Nowy Rok, to jest no, super sprawa. Super sprawa, możemy się dopchać fajnymi fantami, przyspieszyć swój progresik, dopieścić sobie różne elementy naszego wyposażenia. Bardzo fajne skiny wlatują. I tutaj w tym sklepie naprawdę nie ma niczego, co mogłoby być określone mianem mianem pay to win, tak naprawdę. Tak więc to wszystko tutaj tworzy nam wspaniałą gierkę z wspaniałym contentem. Dobra, tyle, bo to znowu będzie pewnie z pół godziny, kurczę, a to pewnie nie macie tyle czasu, żeby mnie słuchać tego gadania. Miejmy nadzieję, że spotkamy się niebawem w materiale, w którym będziemy już porównywać sobie to, co już będziemy mówić o tym, co dostaniemy na 100%, jeżeli chodzi o start gierki. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Dzięki jeszcze raz za ten ostatni odcinek odnośnie tego poradnika co do XP-nia i na co zwracać uwagę. Super został odebrany, bardzo mnie to cieszy. Suby po prostu tak ładujecie, że aż mi jest głupio. Tyle, dobra, już nie przeciągam. Trzymajcie się, do następnego. Elo!